Ej, co ci goście chcą? Czemu oni chcą się kłamać do nas? Ładnie się utrzymała. No. Nie? No, czekaj, on napierdalał z 6 razy. Jest przedziurawiona szyba. I co, i on, i ten gość się kręcił? No zaraz opnasz, teraz. Mhm. I patrz teraz. Sklapał w drzwi? Tak. A klamkę rozjebał? Nie. O, jak dobrze widać twarz. No. Zobacz. Nie wygląda na jakiegoś naćpanego czy najebanego, nie? Nie. Próbowałeś się podnieść? Próbowaliście? Nie, jeszcze zaraz spróbujemy. Zaraz sprawdzimy, no. A on sam to wyrwał, czy to leżał? Nie, musiał leżeć tam. Była taka, że odkąd się dowiedzieliśmy, jaki jest łysy żerobór, nie? O 3 w nocy. Tylko mini z głodu, wiesz, z głodu po białko, nie? Że mu zabraknie. Nawet już. I kurwa, idę po masło. Ale piłem wodę. Pada drzwi, wiesz. O, budziłeś się wtedy. Obudziłem i o 3 piłem wodę. Tak mi suszyło. Kurczę, ciekawy jestem, jaki jest jego motyw. Czy chciał suple, czy chciał koszulkę Perfect Fit, może chciał gripa, no nie wiem, bo w końcu nic nie wziął, nic nie zostało skradzione, nie? Ze sklepu, więc... O, nie dał rady wejść. Nie dał rady wejść. Uderzeń na szybę. Nie trafił. 6 razy jest zajebane i tak szyba wytrzymała, no to wiesz. Bo ja myślałem, że to jednak się pokruszyło mocno. I wiesz, dałoby radę przejść, ale teraz dopiero widzę w realu, że to ale jest kurwa, jakoś, typ. Jakby była pancerna ta szyba. Aż tu wszystko. Ty, aż tu kurz. To szyby chyba, kawałki. Nie, no co ty. No takie odłamki. No co ty, pod sufit by ci poleciały? No, czemu nie? No to szyba jest mordę. Nie. Tak. Patrz, tu pańczyna wisi. Ty, no ale trzeba przyznać, że szybę zrobili dobrą, co? Polski wyrób. No już, puścił. Tak. No zobaczcie, to trzy uderzenia. I mimo wszystko szyba przetrwała. Ale w ogóle, że ten... będziemy mogli, idziemy podnieść to, czym to było zrobione. No, spróbujmy. No, ty, to, no. To musiał niezły koks zrobić, no, jak to podniósł. To było w szybę, jakby przyjechaliśmy. Serio? Ej, to było. 30 kilo. To było na to było w szybę. Ale że ta szyba, to waży 30 kilo, że ta szyba nie pękła na drobny mak, to jestem w szoku. Podwójnie i to książka też. Skąd on z tym biegł, że stamtąd? Stamtąd jeszcze. Ale no ciekawi mnie motyw, czy to była osoba, która nas nie lubi, czy po prostu taki randomowy spektakl, jaki czasami się widuje po prostu w Warszawie w tych godzinach. No mnie by to nie zdziwiło, czy bo... Czy to przypadkowe, że akurat nasz ucierpiał, nie? Coś sobie wkręcił gość, nie? Nawet może nie zdawał sobie sprawy, co to jest buka sklep i po prostu zachciało mu się to rozjebać. No nie było to na pewno, żeby coś ukraść. Tak mi się wydaje, bo jakby chciał coś ukraść, to by... No... dopiął swego, bo przecież tu już dziura się robiła. Tak jakby... No bo w sumie po co tu wchodzić? Po kilka suplementów, nie? Jeżeli jest to ochrona, monitoring, to no, troszkę to ryzykowne. No powiedz mu, ona waży 60 kg. To nikt nie przeliczy, jak chyba nie powiedzmy. Za chwilę wam ewentualnie powiemy, ile kosztuje, jakbyśmy my to zabrali do utylizacji, tak? Mhm. Bo my to liczymy na kilogramy. Bo normalny pojemnik, jak zamawiacie te 4, jest to chyba 50 zł. Mhm.
No to proszę, że za chwilę będzie 130-140 Kończymy materiał, na szczęście szyby okazały się na tyle mocne, tutaj pan mówi klejone, że trzeba by było długo spędzić czasu, widocznie za długo dla tej osoby, żeby się dostać do środka. Wiemy, że była próba włamania, bo tam sprawca pociągał za klamkę, kopał drzwi i tak dalej. Także no, mamy nadzieję, że takie coś spotka się z karą. W końcu jest tutaj dużo kamer i jest opcja znaleźć tą osobę, no ale jeżeli wy byliście w centrum między 2 a 3 w nocy, 9 grudnia, cokolwiek wiecie, to dajcie nam znać. Mamy nadzieję, że uda się no, złapać tego kogoś. Wiemy, że był łysy, ale jedyną osobę łysą, jaką znamy, to jest Robor i on akurat ma alibi, nie? Tamten pan był chyba troszeczkę szczuplejszy niż ty. O 3 w nocy piłem wodę w kuchni. Ktoś to widział? Natalia zawsze się budzi, jak wychodzę. Aha, ciekawe. Jak chwilkę spokoju, to na jej zegarku będzie dowód. Się obudziła na minutę. To jest rzetelny dowód. No, dobra. Słyszeliśmy też, że na Chmielnej szyba pękła dzisiaj, więc może to ta sama osoba chciała po prostu gdzieś się dostać, albo po prostu wybrała sobie WK sklep na cel, nie wiemy, ale no, myślę, że będzie pozytywne zakończenie, że kolejny filmik nagramy, że wiemy, kto to jest i jak to się skończyło. Kurczę, no myślę, ja to bym się nie zdziwił, jakby to był wariat, nie? Kilka lat temu podjeżdżam na parking, chcę wyjść z auta, nagle słyszę, że ktoś puka mi w szybę. Myślałem na początku, że to bezdomny i że chce jakieś pieniądze, no ale okazuje się, że zaczął wyginać jakoś twarz do mnie. Dokończę historię. Wyszedłem, odbiegłem od auta i zacząłem go obserwować i zaczął latać po całym parkingu i pukać w auta. Chodził dookoła i zaczął je pukać. Musiałem wezwać straż miejską, bo tam na przykład jakaś pani nie mogła wejść do auta, to była już ciemno, było godzina 21. I potem się okazało, że on tam majaczył, nie? Także no, świat jest pełen wariatów i być może był to po prostu jeden z wariatów i nie miał jakiegoś motywu, nie? Tak jak mówiłem wcześniej, mógł totalnie nic o nas nie wiedzieć, tylko nagle coś mu się tam zapaliło i tyle, no. Tak, a jak to był hejter, to chuj ci w dupę, kurwa. No. 3000 zł w plecy, no ale tutaj też spółdzielnia jest właścicielem budynku, więc prawdopodobnie nam to zwróci, nie? Coś tam takie rozmowy były. No ale szkoda i tak. Szkoda, że ludzie tak robią.